chciała wiedzieć, o czym dyskutuje się przed wyjechaniem na tor. A, to proszę panią, tu się robi całą analizę toru przede wszystkim. Wczoraj mieliśmy zupełnie inne warunki. Dzisiaj jest nadzieja, słoneczko wyszło, że więc te nasze opony zmieniliśmy z deszczówek na sliki. Gdzieniegdzie jeszcze tor jest bardzo śliski, gdzieniegdzie można sobie o wiele więcej pozwolić, ale trzeba być cały czas czujnym, żeby tutaj najważniejsze nie załapać żadnego szlifa, żadnej gleby, żeby cały czas siedzieć na motocyklu. A trudny jest ten tor? Znaczy, wie pani co, jestem tutaj pierwszy raz na tym torze i przyjechaliśmy akurat z Chojnic wczorajszego dnia, żeby tutaj przećwiczyć całą nitkę toru. Niestety udało nam się wjechać, ale pod względem pogoda nam nie dopisała, że więc dzisiejszy pierwszy trening tak naprawdę pozwolił nam odkryć ten tor, ale no troszkę czasu jednak potrzebujemy, żeby odkryć ten tor całkowicie, ale zobaczymy zaraz kwalifikacje, jak to wszystko wyjdzie. A który moment najtrudniejszy na torze? Tam, gdzie jest sucho, jest idealnie, tam, gdzie jest mokro, trzeba trochę bardziej uważać. A jak byś podsumował ten sezon? Jest to mój pierwszy sezon, akurat tutaj kolega Karton wkręcił naszą całą ekipę, utworzył cały team. Piąta runda, no jest rewelacyjnie, może te wyniki jeszcze będziemy chcieli jeszcze bardziej gdzieś tam wyżej zajść, ale jak na pierwszy sezon to jesteśmy bardzo zadowoleni jako team, jako zawodnicy, że więc jest naprawdę super.